Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Michale, dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą o tym, co dla Azji oznacza wybór nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oznacza powrót do tego, co było za czasów poprzedniego prezydenta amerykańskiego, czyli Baracka Obamy, u którego Biden był wiceprezydentem. No ale to nie jest aż taka wielka różnica. Tak na dobrą sprawę, jeżeli spojrzymy na politykę amerykańską w Azji, to jest to polityka w dużej mierze kontynuacji, natomiast zasadniczy spór między demokratami a Trumpem, bo w przypadku szerzej republikanów możemy jeszcze bardziej to niuansować, natomiast podstawowy spór między demokratami a Trumpem polegał na metodzie, w jaki sposób Stany mają wrócić do Azji. Hasła o powrocie do Azji w ogóle bardzo często u nas w dyskursie przypisywane Obamie, no bo rzeczywiście za jego kadencji jest ten słynny zwrot ku Azji, czy Pivot to Asia. To jest w ogóle tytuł artykułu Hillary Clinton z 2011 roku, czy przez nią napisane, czy podpisane przez nią, to trudno ustalić. Natomiast jest to bardzo często właśnie przedstawiane, że to za Obamy Stany powróciły do Azji. No i w jakimś stopniu to rzeczywiście zgadza się, natomiast tego typu hasła to już za Busha starszego były, za Clintona, za Busha młodszego, także jeśli chodzi o retorykę, to Amerykanie regularnie mówią Azjatom, że wracają do Azji, więc to się tutaj wiele nie zmienia. Natomiast rzeczywiście od czasów Obamy mamy dużo większe zaangażowanie w Azji. No a za Trumpa oczywiście mamy jego wojnę handlową z Chinami i postawienie tego na ostro. Ale różnica między, no więc jak widzimy tu kontynuację, no już jakby już Obama zwracał się ku Azji, już Obama tak naprawdę równoważył Chiny. Trump też to robił, tylko robili to inaczej, w innym stylu, posługując się innymi narzędziami. No i ta podstawowa różnica polega między Bidenem a Trumpem będzie polegała na tym, że po prostu najprawdopodobniej za Bidena będziemy mieli powrót do tych metod obamowskich. Czyli zmieni się styl. No na pewno będzie to bardziej elegancki styl, na pewno jak niektórzy żartują, no plus jest taki, że przynajmniej te tweety będą bardziej, prezydenta Stanów Zjednoczonych będą bardziej eleganckie, no ale istota się nie zmieni aż tak, no istotą jest chęć utrzymania swojej pozycji w Azji, niedopuszczenie do tego, żeby Chiny wypchnęły Stany Zjednoczone, żeby Chiny stały się regionalnym hegemonem, próba rozwiązania na przykład problemu nuklearnego Korei Północnej. Też zobaczymy, jak będzie wyglądała. W przypadku Obamy mieliśmy coś, co się nazywało strategiczną cierpliwością. W przypadku Trumpa najpierw było bardzo ostro, przecież tam się grozili, wyzywali się. Trump tam na Twitterze go od rakietowych człowieczków wyzywał i od tego, że tam będzie ogień i furia, a potem się z nim przytulał i mówił, że ten mu wysyła piękne listy i w ogóle, że się bardzo lubią. Także ty przeszedł ten Trump w swojej polityce z bardzo ostrej konfrontacji retorycznie, wręcz straszeniem atakiem na Koreę Północną do działań dyplomatycznych. No i w sumie tak samo nic nie zyskał, tak samo jak Obama, jakby obaj nie byli w stanie rozwiązać tego problemu. Zobaczymy, co zrobi Biden. Myślę, że powróci do strategicznej cierpliwości. Więc to jest jakby to jest istotne. Dalej Azja Południowo-Wschodnia, myślę, że w przypadku Bidena może być też powrót do większego zaangażowania Stanów w tym
regionie. On przecież był częścią administracji Obamy. Administracja Obamy była sławna chociażby z bardzo silnego zaangażowania się w Birmie. To był taki konik w ogóle Obamy. On tam dwukrotnie przyjechał jako prezydent, a Trump kompletnie ignorował ten region. Jest taki w ogóle sławny filmik, jak uchodźcy Rohingya, czyli wygnani muzułmanie z Birmy, przychodzą do Trumpa i mu mówią, żeby coś zrobił, bo ich tutaj wygnano, a Trump pyta, ale gdzie to właściwie jest? Gdzie to dokładnie jest? Na co jeden z jego doradców mówi, że to jest koło Birmy. A tak na dobrą sprawę to było w Birmie, tak? Także jakby, znaczy tu Trump aż tak źle nie wypadł, no bo on przynajmniej powiedział, where's exactly that? Nie? Gdzie to dokładnie jest? Więc to jeszcze się da obronić, ale ten jego doradca, który mówi, że to jest koło Birmy, to nie, to doradca już nie. Nie? Także to myślę, że tutaj to powróci większe zaangażowanie Stanów w tym regionie. No jeszcze pamiętajmy, że tam nie tylko Birma, ale Birma jest sławna z tego zaangażowania Obamy, natomiast no również Indonezja wtedy była bardzo, bardzo ważna w polityce amerykańskiej, bo przecież rodzinnie był z nią związany Obama. To jest w ogóle charakterystyczne, ponieważ on tam mieszkał, on dużo rzeczy rozumiał. To było istotne. No więc podejrzewam, że właśnie będzie dużo bardziej aktywna polityka amerykańska w tym regionie. No i jest kogo wspierać przeciwko Chinom. Wspomniana Indonezja, Wietnam. No, zobaczymy, jak mu się ułożą relacje z Duterte. To jest ciekawe, akurat Duterte obrażał Obamę, więc tam chłodem wiało, bo Duterte lubił używać słów, które są dość wulgarne i, no i jednego z nich użył na Obamę i to nie był dobry pomysł, więc jakby Obama nie przyjął tego, jakby jak się komuś mówi ty skurwielu, to Obama nie uznał tego za żart, tak? No więc tam chłodem trochę wiało między nimi, a z Trumpem się polubili Duterte. Duterte mu śpiewał serenadę, jest w ogóle taki piękny filmik, na YouTubie polecam. Jak ten słowa przetłumaczone są, jesteś miłością mojego życia. Także tam naprawdę było ten... No w pewnym sensie chyba, tak w sensie popkulturowym, no to będzie za czym tęsknić, tak? Po tym jak odszedł Trump. Natomiast w przypadku właśnie z Duterte to może być ciekawie, dlatego że no, on się nie dogadywał z demokratami, ale podejrzewam, że tak czy siak amerykańskie zaangażowanie będzie tam większe. Kolejna kwestia Indie. To właśnie za Obamy było też, trwał proces w takim dłuższym sensie, trwał proces tego zbliżenia się Indii ze Stanami. To jest istotne. Indie przez lata były tak trochę najeżone do Zachodu. To jest efekt postkolonialnej traumy. Natomiast no jednak te zagrożenie chińskie powoduje, że Indusi coraz bardziej się ze Stanami zbliżają, więc myślę, że ten proces też będzie postępował. Także bym się spodziewał raczej kontynuacji, natomiast różnica będzie przede wszystkim w metodach. Jakby słabością Trumpa było to jednak działanie samodzielne i takie bardzo, bardzo egoistyczne. No to wszystko co on mówił, ten Make America Great Again, tak? To było bardzo wyraźnie postawienie na interesy amerykańskie, takie no bardzo ostre i też taka merkantylna logika. I to powodowało, że chociaż Trump rozumiał wiele rzeczy i wiele jakby dobrze odczytywał jakby zagrożenia dla hegemonii amerykańskiej, to jego odpowiedź na te zagrożenia czasami powodowała więcej problemów niż rozwiązywała te problemy. Na Korei Nowej się więcej żołnierzy amerykańskich. To jest taki klasyczny przykład działań Trumpa. No traktowanie z buta wielu przywódców azjatyckich, więc w tym sensie jakby ta zmiana stylu może tylko pomóc Stanom. Na pewno będą w stanie dużo bardziej grać zespołowo. To jest jakby rzecz, której się też najbardziej Chińczycy boją. Jakby w analizach chińskich dotyczących
było pytanie kiedyś, czy, kto jest lepszy dla Chińczyków, czy Trump, czy Biden. No to z jednej strony, no teraz już wiemy, że jest Biden, tak? Także to sobie możemy tutaj akademicko gdybać. Natomiast zasadniczo Bidena uważają za słabszego, natomiast ma on większą zdolność koalicyjną. Jest dużo bardziej niebezpieczne dla Chin. Co więcej, Trump w oczach chińskich, no nie tylko chińskich, obniżał znaczenie Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, obniżał prestiż, no zresztą to, co odstawia odchodząc z urzędu, nie? No to jest rzecz, znaczy ja rozumiem, dlaczego on to robi, że to jest tworzenie własnej legendy i że ukradli głosy i tak dalej. No ale jednak to obiektywnie obniża to prestiż Stanów Zjednoczonych. No i w to graj Chińczykom, no to bardzo dobrze. Oni przecież mają dużą radochę z tego, że w tych Stanach jest chaos i prezydent w ogóle nie chce tego fotela opuścić i go tam chyba wynosi. Z punktu widzenia Chin, którzy mówią całemu światu, nie no, co to jest w ogóle ta demokracja, nie no, przecież to tylko chaos powoduje, to nie jest bez sensu system. No to z punktu widzenia Chińczyków taki Trump, który tutaj odstawia szopkę, nie mogąc, nie umiejąc przegrać, no to wspaniałe po prostu, no przecież to doskonała kompromitacja demokracji, także w tym sensie to Chińczycy żałują tego Trumpa, no bo on chociaż ich tam kilka razy ich tam mocno uderzył, no to jednak per saldo obniżył znaczenie Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, no a więc to było dobre dla Chińczyków. A teraz wraca była administracja Obamy pod postacią Bidena, no i może być znowu trudno dla Chin, dlatego że właśnie może być siła złego na jednego, czyli mogą Amerykanie zmontować antychiński sojusz, a tego się bardzo Chińczycy obawiają. O, jeszcze zapomniałem, myślę, że jeszcze mogą się zintensyfikować relacje, i tak są dobre i wyraźne, amerykańsko-australijskie. Australia wyraźnie wybrała Stany Zjednoczone, no więc podejrzewam, że będzie kontynuacja tego trendu. No więc tak na dobrą sprawę mamy kontynuację polityki amerykańskiej przy jednoczesnej zmianie metody, no i oczywiście też retorycznie, czy tam publicystycznie, czy medialnie, to będzie większy nacisk na wartości, no ale to zawsze była drugorzędna rzecz. No, nie, że była nieistotna, bo była istotna, czy jest istotna, ale jednak drugorzędna, więc ale podejrzewam, że teraz będzie znacznie większy nacisk na to. Ona akurat Trumpowi była absolutnie obojętna, więc mało o tym mówiono, natomiast w przypadku Bidena będzie więcej tej tradycyjnej amerykańskiej retoryki o wartościach, demokracjach i tak dalej, tak? Także to jest jakby pewne, to będzie wiadome. No i co? No, Trump paradoksalnie nie miał aż tak złej przy całych tych swoich jakby działaniach. On nie miał aż tak złej prasy w Azji, bo w Azji to, jak się zachowuje Trump, no tak się generalnie, to przepraszam, tak stereotypowo powiem, ale tak się zasadniczo zachowuje każdy azjatycki szef. Znaczy ma władzę, więc ją wykorzystuje, pokazuje, że ma tą władzę, używa jej, pomiata innymi. To jest typowy szef azjatycki. To jest archetypiczne zachowanie. No więc jak Azjaci patrzyli na takiego Trumpa, no to mówi, nie, no to on jak my jest. Nie, znaczy maski opadły. Jakby to całe to ich gadanie, tych wszystkich Amerykanów i innych Europejczyków, że oni to jakieś wartości mają, że się szanują, tak, że tu trzeba grzecznie i tak dalej. No to jak? Że tak naprawdę jest. Generalnie jest takie podejście. Po prostu aha, czyli oni się tak samo zachowują, wszystko gra, nie? Więc w tym sensie było duże zrozumienie dla jego działań przy jednoczesnym no, pewnej irytacji na to, że, no, że czasami tak robił, natomiast no, z punktu widzenia wielu Azjatów, no jak ktoś ma władzę, to ją wykorzystuje, no to jest wiadome, no to jest jak u Machiavellego, jak ktoś ma władzę, nie musi nikogo za nic przepraszać, nie? Więc w tym momencie, skoro miał władzę, to ją wykorzystywał, nie? No to jest jakby oczywiste, więc w przypadku Bidena myślę, że będą mieli większe nadzieje na to, że będą w stanie więcej od niego ugrać, bo będą traktowali go jako dużo słabszego niż Trumpa. To w tym sensie. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że tak podsumowując, no to raczej kontynuacja polityki amerykańskiej, acz zmienionymi metodami. Czy masz świadomość,
Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A gdybyś miał być doradcą Bidena, to do jakiego kraju w Azji rekomendowałbyś pierwszą wizytę zagraniczną? Kto jest takim kluczowym sojusznikiem dla tej administracji Obamy? O, czy to pytanie połechtać tych już sojuszników, których już mamy, czy zdobyć nowych? Ja myślę, że byłbym za tym drugą opcją i bym pojechał do Indii. Natomiast gdybym miał łechtać tych, którzy już są, no to bym pojechał do Japonii albo Korei Południowej, więc albo do obu najlepiej, bo to blisko i ten, więc do tych dwóch jeszcze zahaczyłbym o Australię. Także tak w ten sposób. Dlaczego do Indii? No bo Indie są kluczowym krajem w Azji, jeśli chodzi o powstrzymywanie Chin. Indie siedzą okrakiem na barykadzie, boją się Chin, nie lubią ich, chcą je powstrzymać, a jednocześnie nie do końca chcą przyłączać się do Zachodu, aczkolwiek ostatnimi czasy no, coraz bardziej się przyłączają. No więc chodzi o to, żeby ich przeciągnąć na tą stronę zachodnią. Więc no ale znowu tutaj będą musieli trochę chodzić po linie ideologicznie, bo Modi jest lekko autorytarny i to może się nie administracji Bidena, jak ona tak będzie tymi wartościami grała publicznie, więc tam będą musieli chłopcy dobrze jakąś równowagę znaleźć między własną ideologią a interesami. Natomiast no Indie są kluczowe. Jeżeli by Indie przystąpiły do szeroko rozumianego Zachodu, no to w tym momencie jakby sytuacja strategiczna całej Azji się zmienia radykalnie, więc z tego punktu widzenia Indie są kluczowe. To jest w ogóle ważne, że u nas często to się myśli tymi kategoriami naszymi, że to Rosja jest kluczowa z punktu widzenia świata. A to wcale nieprawda. Tak na dobrą sprawę to żeby powstrzymywać Chiny, przede wszystkim kluczowe są Indie i inne państwa azjatyckie. To one są tutaj klucze. Mhm. A Korea i Australia? Dlaczego tam kolejne wizyty? No, czy Australia, bo to jest kolejny z tych kluczowych krajów. Australia ma ten plus, że z punktu widzenia Amerykanów, że Australia w ogóle chce być częścią Zachodu, znaczy jest oczywiście częścią Zachodu, no i ona z takich kulturowych przyczyn wybiera Zachód, chociaż interesy mam bardzo dobre z Chinami, ale te Chiny szantażowały Australię, tam ją wyzywały od zużytej gumy do butów, która się przykleja, więc ta wilcza dyplomacja chińska na odcinku australijskim to same szkody przyniosła Chinom. No i Australijczycy i tak wybierają Stany, no ale to właśnie bym tak przyjechał, żeby jednak ich utwierdzić, że dobrze robią, tak? Więc Australia jest kluczowa, no bo to jest ten quad, czyli Indie, Stany, Australia, Japonia. No to są te cztery główne kraje, które razem mają dużo większy potencjał od Chin właściwie w każdym wymiarze gospodarczym, wojskowym, no już nie mówiąc o politycznym. Więc jeżeli ten czworobok będzie się coraz bardziej instytucjonalizował czy tworzył, no to na miejscu Bidena bym właśnie w tą stronę szedł, czyli żeby słowo stało się ciałem, no, żeby to się zinstytucjonalizowało. A Korea Południowa, podobnie zresztą jak kolejne wizyty bym powiedział, no to Korea Południowa, Wietnam i Indonezja. A może nie, może Indonezja, Korea Południowa, no możemy się spierać, które jest ważniejsze. Natomiast chyba jednak wizyta najpierw w Korei Południowej, bo sojusz jednak. Natomiast te trzy kolejne kraje są kluczowe właśnie Korea, Indonezja i Wietnam, bo to są średnie kraje, acz ważne, więc jeżeli by się one oczywiście tak chciałyby i się boją, to znaczy nie przystępują do Chin, bo się ich boją, ale też nie mogą się za bardzo opowiedzieć przeciwko Chinom. No więc z punktu widzenia właśnie Bidena, to bym raczej im tam jeszcze pomagał się jednak zdecydować na bardziej prozachodnią opcję. No i myślę, że znowu będzie próbował powrócić do Birmy. Birma jednak mocno skręciła w stronę Chin z powodów różnych, natomiast to nie jest tak, że ci Birmańczycy jakoś tak kochają tych Chińczyków, wręcz przeciwnie,
Birmańczycy tylko czekają na to, żeby Stany jakąś nową ofertę złożyły, żeby można było chociaż trochę zrównoważyć tą politykę birmańską, więc tam kolejne wizyty myślę, że też są możliwe, aczkolwiek tu znowu będzie ta kwestia wygnanych muzułmanów Rohingya, tu znowu trzeba będzie, będą musieli jakąś ekwilibrystykę Amerykanie przeprowadzić, żeby wytłumaczyć to opinii publicznej przy swoim zwiększonym, jak mniemam, zainteresowaniu sprawami praw człowieka, no jak to jednak się prześliznąć nad tą kwestią. Także to będzie trudne, ale ja myślę, że tam są fachowcy w Białym Domu i oni to ogarną, wytłumaczą to zgodnie z ideologicznym punktem widzenia i jakoś to załatwią. Także reasumując, Indie, Japonia, Korea, Australia, potem Wietnam, Indonezja oraz ewentualnie Birma. Mówiłeś o tym, że atutem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie zdolność koalicyjna. A co myślisz, może być największą słabością tej administracji nowej w kontekście swojego powrotu do Azji? Wielką zaletą Trumpa była nieprzewidywalność. To możemy się spierać, z czego ona wynikała, natomiast to była jednak duża zaleta. Jeżeli przeciwnicy, a nawet sojusznicy nie wiedzą, co zrobimy, to jest to duża przewaga i pod tym względem Trump szybko zdystansował zarówno Putina, jak i Kim Jong-una w tej lidze, że tak powiem, nieprzewidywalności. No i to był też problem dla Chińczyków, tyle tylko, że tam, gdzie Trump zyskiwał tą swoją nieprzewidywalnością, tam tracił tym swoim zrażaniem do siebie innych państw, więc no per saldo chyba jednak negatywna jest ta ocena, no ale zobaczymy, za wcześnie, za mało czasu jeszcze minęło, parafrazując chińskie zresztą powiedzenie, żeby ocenić, natomiast wydaje mi się, że właśnie słabością Bidena będzie przewidywalność, że Chińczycy będą w stanie no jakby dość łatwo przewidzieć kolejne jego ruchy i no per analogia z działaniami Obamy. Wydaje mi się, że również, no może nie elegancko jest to mówić, ale jednak no wiek Bidena może też swoje robić. To może być znacznie mniej energiczny prezydent, który, no jednak w Azji ważne jest, żeby bywać na tych wszystkich szczytach, spotykać się z tymi przywódcami. To jest ważne. Oni źle traktują to, że Stany na przykład wysyłają tylko wiceprezydenta albo sekretarza stanów. Tam ten element celebracji hierarchiczny jest bardzo ważny, więc wydaje mi się, że tu może być słabość Bidena, że on po prostu nie będzie miał sił, żeby latać za Pacyfik albo żeby często latać za Pacyfik. No i w ten sposób może niechcący zrazić do siebie część tych państw. I tak zresztą też z Trumpem było, jemu też to zarzucano, przecież Trump też nie jest, on jest tylko trochę młodszy od Bidena, też mu zarzucano, że on tam za rzadko jeździ, więc ja myślę, że tu jest. Natomiast przede wszystkim moim zdaniem największą słabością Bidena jest przewidywalność. To jest coś, co jest w pewnym sensie też zaletą, tak? No, na wszystko możemy spojrzeć z perspektywy yin yang, tak? Natomiast traktowałbym to bardziej jako wadę, dlatego że łatwo przewidzieć jego kolejne ruchy. A ta strategiczna cierpliwość, o której mówiłeś, Bidena, czy to przypomina strategiczną? O Korei Północnej, tak. Ta strategiczna cierpliwość, bo to konkretnie dotyczyło Półwyspu Koreańskiego. Strategiczna cierpliwość w tym sensie, że no, bo trzeba jakoś rozwiązać problem północno-koreańskiego programu jądrowego, no bo zasadniczo Korea Północna ma tą broń atomową i wszyscy wiedzą, że ma środki przenoszenia, znaczy ma rakiety międzykontynentalne, które mogą już dosięgnąć Stanów Zjednoczonych, natomiast prawdopodobnie nie jest jeszcze w stanie uzbroić tych rakiet w broń atomową tak, żeby móc przenieść tą broń atomową na terytorium Stanów. Prawdopodobnie, bo to jest Korea Północna, więc to niewiele wiemy i możemy tylko domniemywać. Natomiast, no i teraz pytanie, podwieczne pytanie amerykańskiej polityki wobec Korei Północnej jest, jak reagować na ten program atomowy, dlatego że no
on sam w sobie jest bezczelnością z punktu widzenia Amerykanów, no, że w ogóle taki reżim ma tutaj ma broń atomową, zagrał im na nosie i to jest problem po pierwsze dlatego, że ma tą broń atomową. Co prawda większość Azjatów powie, że to dla samoobrony, po to, żeby Stany nie zaatakowały, ale Amerykanie uważają, że może być też po to, żeby na przykład sama Korea Północna zaatakowała, czy spróbowała zaatakować południe Korei, no i wtedy jak ma broń atomową, no to Amerykanie nie odważą się jej pomóc południu, nie? Więc to w takim sensie to się tłumaczy takim Crisis Group kiedyś fajnie to wytłumaczył, że Stany uwielbiają metodę odstraszania, ale nie znoszą być odstraszane. I w tym momencie jakby Korea Północna wobec nich zastosowała deterrence, nie? Czyli także to ich bardzo denerwuje, nie? I oni się boją, że Północ mogłaby coś odstrzelić im i by spróbowali znowu zjednoczyć Koreę Północną, Koreę, cały Półwysep Koreański. Więc to jest istotne. No i teraz pytanie, jak tu sobie radzić z tym programem nuklearnym Korei Północnej? No to pierwszy problem jest taki, że może go kiedyś użyją. Raczej nie, no ale. A drugi jest taki, że mogą go sprzedać innym państwom, żeby się porobiło więcej państw na świecie z bombą atomową i to by było już bardzo niedobrze, a Korea Północna mogłaby to zrobić dlatego, że pieniędzy nie ma, więc sprzedawanie technologii i know-how mogłoby być sposobem, żeby przeżyć, więc w tym momencie to ta nieproliferencja broni jądrowej jest bardzo ważna dla Stanów. No i teraz tu jest ten podstawowy dylemat, nie? Towarzysze północno-koreańscy mają bombę, mogą ją użyć i mogą ją sprzedać. I teraz co zrobić, żeby tego nie zrobili? No i tak na dobrą sprawę strategiczna cierpliwość zakładała, że oni w końcu padną, że nie wytrzymają gospodarczo i że wystarczy być cierpliwym i ich dusić tymi sankcjami, no i oni w końcu siądą do tych rozmów i oddadzą tą broń w zamian za jakieś gwarancje. No ale tak się nie stało. To znaczy nie dość, że nie padli, to jest w ogóle charakterystyczne, że w Korei Północnej sytuacja jest oczywiście zła, natomiast już nie ma głodu, jest tylko niedożywienie, cytując raporty ONZ-u. Także zasadniczo jest lepiej. Więc to jest przed koronawirusem jeszcze, więc teraz pewnie znowu powróci, ale jeszcze do sytuacji z połowy lat 90., kiedy była tam klęska głodu, jeszcze trochę daleko. No więc tak na pewno sprawę ta strategiczna cierpliwość się nie sprawdziła. A potem przyszedł Trump, który najpierw groził Korei Północnej, że ich zaatakuje, a potem się przytulał z Kim Jong-unem. No i te oba nie zadziałały, ale jednocześnie cały czas Trump utrzymywał ostre sankcje wobec Korei Północnej, bo te sankcje są ONZ-owskie, są równocześnie sankcje amerykańskie i one duszą tą Koreę Północną. I gdyby nie Chiny i gdyby nie jednak wyjątkowa wytrwałość narodu północno-koreańskiego, no to już by siedli do rozmów. No ale jeszcze nie mogą ich do tego zmusić, do realnych rozmów, bo ja nie mówię o ściemnianiu, bo to akurat Korea Północna to są mistrzowie w ogóle, mistrzowie gatunku. Oni byli w stanie przez 30 lat oszukać pół świata, więc to trzeba jednak im oddać, że to są naprawdę znakomici dyplomaci. Więc to oni są jak ten, jak kiedyś mówił były premier węgierski Gyurcsány, nie? Kłamaliśmy, ciągle kłamaliśmy, nie? No to podobnie Korea Północna, tylko że wobec całego świata, no ale udało im się skutecznie to zrobić. No więc ta strategiczna cierpliwość nie zadziałała, a trumpowska polityka też nie zadziałała. No i pytanie, czy Biden wymyśli coś nowego? No zobaczymy. No, natomiast pamiętajmy też, że jakkolwiek to jest wszystko bardzo medialne, ta Korea Północna i te wszystkie sprawy z nią związane, no to jednak w hierarchii bytów amerykańskich w Azji jest to drugorzędna rzecz. Pierwszorzędna to Chiny, a cała reszta jest drugorzędna. Więc Korea Północna ma jedną rzecz jeszcze. Korea Północna ma jedną zaletę obecna, legitymizuje, uzasadnia pobyt amerykańskich żołnierzy na Półwyspie Koreańskim, w Korei Południowej. Gdyby nie było broni nuklearnej Korei Północnej, to trudniej by się uzasadniało, czemu tam są ci żołnierze. A tak to są i to jest dość blisko do Chin, więc w tym sensie przy wszystkich swoich wadach Korea Północna ma też jedną małą zaletę, może nawet nie małą dla Stanów. No i ostatnie pytanie. Rozumiem, że ta kadencja Joe Bidena to będzie chyba raczej spokojna flauta na oceanie spokojnym dla Chińczyków.
O, trudno powiedzieć. Mamy, parafrazując Sukarno, czyli indonezyjskiego przywódcę, lata życia niebezpiecznego, więc tak na dobrą sprawę niekoniecznie. No, zobaczymy, jak będzie. No, ostatnie lata na świecie to mamy jak po prostu z serialu Years and Years. No, po prostu co chwilę się coś dzieje, więc nie wiem, czy tak będzie spokojnie. No, zobaczymy. Tak? To jest napięcie na Morzu Południowochińskim jest wciąż obecne. O, co prawda obie strony wojny nie chcą, ale potencjał jakichś incydentów jest nadal spory. Więc incydenty na pograniczu Indii dość wyraźne, także trochę tych punktów zapalnych jest, więc no, nie pocieszałbym się wcale tym, że teraz jak powróciła pewna stabilność, to będzie w Białym Domu, no to będzie dużo lepiej, bo to było tak, że Trump jest chaos obiektywnie rzecz biorąc na świecie, tak parafrazując Mao Zedonga, to mamy chaos pod sklepieniem niebios, jak najbardziej. No a jeszcze Trump go jeszcze bardziej z sobą ten chaos zwiększał. No to teraz Biden myślę, że będzie ten chaos zmniejszał, natomiast tak czy siak chaos jest. Więc pod tym względem nie wydaje mi się, żeby było jakoś dużo spokojniej, jeśli chodzi o ogólną sytuację na Pacyfiku. No jednak zarówno Stany i Chiny są jednak wobec siebie na takim wizyjnym kursie. Można zmienić język, można być trochę bardziej miłym, natomiast i pewnie tak będzie, że tam trochę ta atmosfera opadnie, natomiast no, podstawowa sprzeczność, o tak jeszcze raz cytując Mao Zedonga, sprzeczność antagonistyczna pozostaje, ta podstawowa sprzeczność antagonistyczna pozostaje, czyli jak pogodzić amerykańską chęć utrzymania hegemonii i utrzymania status quo z chińską chęcią zdominowania Azji i zmiany tego status quo. No i to jest jakby podstawowa sprzeczność współczesnych stosunków międzynarodowych w Azji i Pacyfik. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dziękuję Michale za rozmowę. Dzisiaj naszym gościem był Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!